Powinienem właśnie w tej chwili grać w baseball, a co robię? Siedzę w chałupie. Dlaczego? Pada deszcz. Pada deszcz, boisko zalane, były nawałnice w nocy. No nie ukrywam, nie lubię takich sytuacji. Fajne były plany na weekend. Dzisiaj miały być mecze, jutro rower. A jutro chyba też będzie padać cały dzień i gówno z tego wyjdzie, no. Tak to bywa. Ale już humor. Humor nieco zepsuty. Nie wiem, nie wyobrażam sobie w tej chwili życia bez gry baseball. Wiem, że nie będę grał wiecznie, bo to niemożliwe, ale na ten moment sobie nie wyobrażam nie grać. Mamy nowości. Jeszcze wprawdzie nie testowane, ale jest taki plan, aby trochę się pobawić w ASG, więc kupiłem taką replikę na start za tam chyba około 500. No i zobaczymy, pobawimy się w wojnę, ale typowo kupiłem to do zabawy w okresie, kiedy mam więcej czasu, czyli jesień, zima. Dlatego kupiłem ją, nie wiem kiedy, z miesiąc temu, czy przeszło miesiąc. I na razie sobie leży, jeszcze nawet jej nie testowałem, czy działa. I za to lubię tego bambusa. Nie trzeba podlewać, wymieniasz wodę tam raz na 2-3 tygodnie i gitara. Z domowych rzeczy jeszcze wam pokażę jedną rzecz. Miałem litr wolnej wódki, a że wódkę raczej nie pijam, rzadko pijam, to w tym roku jedna nalewka z owocu, z którego jeszcze nie robiliśmy, z malin. Najpierw na jeden dzień zasypałem szklanką 250 gramów cukru. 800 gramów malin, powinien być kilogram, ale akurat nie mieliśmy wagi, zerwaliśmy 800 gramów. Przez jeden dzień to sobie stało z tym cukrem, wręcz zaczęło fermentować, jak później otworzyłem ten słoik po niecałej dobie, ale to nie szkodzi, zalałem to litrem gorzały i teraz sobie niech jeszcze postoi z 6 tygodni, myślę. Potem to przefiltruję i odstawię na pół roku. W tym roku będzie jedna nalewka właśnie z malin, mamy jeszcze sporo nalewek z zeszłego roku, więc tego nam nie braknie. Tutaj mój mały współlokator rośnie. A co za autem, zapytacie, bo w zeszłym vlogu mówiłem o problemach. Chodźcie, sprawdzimy razem. Jak widzicie, auto jest i auto działa. Dane do mechanika, uszkodzony uszczelniacz na wałku rozrządu, Z-Mering tak zwany. No i wymienili go i na razie chodzi. Zrobiłem trasę urlopową, odpuściłem zupełnie pod lasie, więc zrobiłem tym autem 1250 km bez żadnych problemów. Co teraz robiłem, co teraz sprawdzałem? Ostatnio, wiecie, teraz jestem uczulony na tym punkcie i zawsze wyjeżdżając z miejsca parkingowego patrzę, czy gdzieś coś nie ma, plamy jakieś i tak dalej. I ostatnio właśnie wyjeżdżając zauważyłem jakąś plamę. Tylko wiecie, jak to jest w Polsce, no ciężko znaleźć miejsce parkingowe bez plamy oleju. No i nie byłem pewien, czy ta plama już była wcześniej, bo dzień wcześniej parkowałem w nocy, czy jednak z tego, dlatego to był taki test, teraz specjalnie stanąłem, zobaczyłem miejsce, gdzie jest w miarę czysto i właśnie teraz sprawdzałem, czy tam nic nie wyciekło, nie ma wycieku na razie, więc jestem zadowolony, zobaczymy, jak to będzie z czasem. No cóż, mam nadzieję, że jeszcze nam trochę to autko wytrzyma. Dlaczego minęliśmy Podlasie w naszej podróży urlopowej? Z kilku powodów. Po pierwsze, pogoda pierwszego dnia, czyli w niedzielę, cały dzień lało, bez nawet chwili przerwy, więc bardzo słabo. Po drugie, no każda ta podróż wojewódzka zaczyna się pod blokiem i kończy się pod blokiem. Tak podaje kilometraż. Tutaj z tym Podlasiem chciałem troszeczkę tutaj oszukać system i skończyć jakby pod lotniskiem w Gdańsku, ale później uznałem, że to
trochę by jednak głupio wyszło, głupio wyszło. Po trzecie, no wiadomo, już nie byłem taki pewien tego auta i no i dlatego, że jeżeli by nam gdzieś padło na Zadupiu w Podlasiu, no to mogłyby nam uciec samolot urlopowy pierwszy i stracilibyśmy no z 1000 co najmniej złotych, a może i więcej. No i to takie chyba główne powody, więc po prostu zdecydowaliśmy, że będziemy się starać skończyć te podróże wojewódzkie w tym roku, ale wrzesień, październik, listopad, w tych miesiącach chcemy po prostu to zakończyć. 3 podróże, 3 miesiące. I to będą ostatnie podróże w tym roku. Wykorzystuję okienko czasowe, które mamy od deszczu, bo pada co chwilę, i chciałem wam pokazać nowy most w Ełchatowie, co jest dość ważnym wydarzeniem. Jak widać, droga jest wciąż w budowie. Budzi on kontrowersje z tego względu, że tutaj ogólnie nad Rakówką, nad rzeką był taka strefa, powiedzmy, pieszych. Tutaj jest plac zabaw zaraz, tam siłownia plenerowa, jakieś boiska, a teraz zostanie to zakłócone właśnie drogą przez takim łącznikiem, gdzie będą jeździć samochody. No, nie wiem, moim zdaniem o kilka lat za późno już na taką drogę, to trzeba było o wiele wcześniej już myśleć o czymś takim i inaczej to planować. Druga rzecz, która mi się tu nie podoba, to, że jak widzimy, po obu stronach mamy chodnik, a z tego, co kojarzę z projektu, to z jednej strony miała być droga rowerowa. Nie wiem, czy coś się zmieniło, czy z takiego gówna fazowanego będzie droga rowerowa. Jeśli tak, no to porażka po całości. Po raz kolejny tutaj włodarze miasta się nie popisali. No to ostatnio dość często się zdarza, trzeba przyznać. A tutaj niezbędne atrybuty każdego budowlańca. Zobaczmy. O, już ma tylko 28%. O Boże. Wiecie, że kiedyś wszystkie te smakowe miały 40? Kolejna średnio trafiona inwestycja naszych włodarzy miast, czyli tak zwana plaża w Bełchatowie. Jak to wygląda? Usypali trochę piachu, wykopali staw, zrobili podest i tyle. Wszystko miałkie, wszystko bez pomysłu, bez polotu. Dokładnie takie są wszystkie prawie inwestycje w Bełchatowie ostatnim czasy.
Ten vlog miał być ogólnie z wyprawy rowerowej do Piotrkowa. Co rok jeździmy do Piotrkowa Trybunalskiego rowerem, jedziemy w tamtą stronę południem, wracamy północą, jedziemy nad jezioro Buga i kąpiel, zazwyczaj jakieś jedzenie. No, ta wyprawa miała być jutro, ale chyba nie dojdzie do skutku, bo zapowiadają cały dzień deszcze. No i dzisiaj byłem nieco załamany tym odwołaniem meczu baseballowego, więc mówię, chociaż nagram jakiś gównowlog, pójdę na hulajnogę, pojeżdżę sobie po mieście. No i w sumie tak doszło do tego vloga. Niestety tutaj latają wojskowe samoloty z łasku i może by mieć... Poczekam, może chwilę, niech się ogarnę. Ogólnie też mam taką chęć poznania, spróbowania nowych sportów. Jeden z takich sportów już poznałem, są to bóle na Famicomie. Zawsze uważałem to za taki sport dla emerytów, ale jak się zagra, to naprawdę jest kozak i polecam, i chyba kupię sobie te bóle i będę z Kasią i nie tylko pewnie sobie w to grywał. Chcę też kupić kije do hokeja, takiego na trawie, na betonie, na lodzie, takie uniwersalne. No i mam jeszcze w planie kilka zakupów. Jak byliśmy na urlopie na przykład, to znalazłem takie wiejskie, darmowe pole golfowe, 9 dołków. Mamy kij do minigolfa, który się zepsuł wtedy w sumie, ale daliśmy radę zagrać i bardzo fajnie się grało. No niestety w Bełchatowie takich inwestycji nie ma i skoro już narzekam w tym odcinku na Bełchatów, to pomimo iż kocham to miasto, to jeszcze raz ponarzekam, że tutaj wszystkie inwestycje są robione pod emerytów. No. Więc można zapomnieć o takich rzeczach jak pole do minigolfa, czy basen odkryty, czy inne tego typu atrakcje. Ale za to jest tężnia solankowa i domy seniora i inne tego typu pierdy. Mam wrażenie, że miałem do przekazania wiele wieści, ale jak teraz tak usiadłem, to jakoś wszystko uszło i już nic nie ma. Dlatego zaraz będę kończył. Jeszcze powiem, że troszkę uszła mi motywacja do nagrywania filmów. Nawet do nagrywania filmów. Nie wiem, dawno tak nie miałem. No raczej ten rok będzie zapełniony tymi filmami, ale muszę coś pomyśleć. I kto wie, czy nie będzie jakichś zmian od przyszłego roku, bo no w tej chwili naprawdę brakuje mi motywacji do nagrywania filmów. Może to chwilowe, mam nadzieję. No i co, ten weekend idzie nieco na zmarnowanie, głupio tak mówić, może nie na zmarnowanie, ale nie poszedł zgodnie z planem, ale mam nadzieję, że przyszły będzie chociaż w miarę słoneczny, to w sobotę bym może spłynął jeszcze kajakiem, być może ostatni raz w tym roku, może nocka na wsi, w niedzielę może ten rower do Piotrkowa wtedy i tak zakończymy sierpień, bo za tydzień też miałem grać mecze, ale też już wiem, że ich nie będzie, a za 2 tygodnie mam wesele, więc no tak jakoś to wychodziło w tym roku, że początek sezonu baseballowego też był taki, że właśnie wiele meczów było przekładanych, co mnie osobiście drażni, bo jak mam terminarz, to już lubię sobie... Znaczy to już jakby koduję sobie, że wtedy gramy i tyle. Dobra. Kończę z tym narzekaniem. Myślę, że za miesiąc we wrześniu też coś nagram. No i tyle ode mnie. Musi być czasem gorszy czas, żeby przyszedł lepszy, nie? Trzymajcie się i do następnych.